Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich na dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego. W liturgii Kościoła jutro święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych Świąt. W środę święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. A w sobotę wspominać będziemy świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, życzenia wszelkich potrzebnych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Składamy dzisiaj także Pani Magdzie, organistce zdolnej kaplicy, która w poniedziałek, czyli jutro, obchodzić będzie imieniny. Dzisiaj na mszy świętej o godzinie 12:30 dzieci z klas trzecich ze szkoły nr 113 przystąpią do pierwszej komunii świętej. Natomiast o godzinie 18:00 zapraszamy dzisiaj także na nabożeństwo akatystu ku czci Ducha Świętego. Od kilku lat właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego śpiewany jest ten akatyst, to nabożeństwo o korzeniach wschodnich, ze wschodniej tradycji Kościoła. Serdecznie zapraszam na wyjątkową modlitwę w to dzisiejsze wyjątkowe święto. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież Chrystus na Krowodrzy. W piątek okazja do spowiedzi od 16:30. I dalsze nabożeństwa o 17:00 msza dla dzieci i tak dalej. W sobotę o 11:00 msza święta dla chorych i starszych w kaplicy, różaniec fatimski w kościele o 17:15. Spotkanie zespołu charytatywnego będzie w poniedziałek, czyli jutro, po mszy świętej wieczornej. Zapraszamy także nowe osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu charytatywnego. W przyszłą niedzielę zespół będzie zbierał, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, datki na kuchnię świętej Jadwigi. W sobotę 3 czerwca organizujemy w ramach 11. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca wyjazd do Częstochowy. Wyruszymy o godzinie 6 rano spod kościoła. Zapraszamy róże różańcowe, ale nie tylko, także wszystkich chętnych, którzy chcieliby pokłonić się Czarnej Madonnie. Zapisy na ten wyjazd w zakrystii u księdza Norberta i siostry Renaty do 31 maja włącznie. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy do środy o godzinie 18:00. Natomiast od czwartku, także o 18:00, będziemy odprawiać nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga informuje, że trwają zapisy na obozy rekreacyjno-sportowy we Włoszech oraz piłkarsko-siatkarski w Kamienicy w Gorcach. Są również wolne miejsca na półkolonie wakacje z Jadwigą. Szczegóły znajdziemy na plakatach, na Facebooku, a także w biurze klubu. Dzisiejszą niedzielę po mszach świętych Akcja Katolicka proponuje zakup najnowszych pozycji książkowych. Książki są do nabycia przy stoliku obok wejścia do kościoła lub w zakrystii. W zakrystii można także kupić specjalny dodatek do tygodnika Niedziela. Tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, również dzisiaj przy naszym kościele prowadzona jest kwesta dla znanego nam już chorego Stasia. Priorytetem jest dla niego bardzo drogi sprzęt specjalistyczny do neurostymulacji mózgu. Oczywiście inne terapie i leczenie także pozostają niezbędne i są równie ważne, bo przynoszą znaczną poprawę. Z serca dziękujemy każdemu w imieniu rodziny, kto może i zechce włączyć się w pomoc dla Stasia. Dworek Białoprądnicki i Rada Dzielnicy 4 Prądnik Biały zapraszają na rodzinny piknik z atrakcjami z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on dzisiaj od godziny 15 do 19 w Dworku Białoprądnickim.
Grupa z Mistrzejowic wraz z parafią w Zielonkach zaprasza na trzecią pielgrzymkę rowerową z Krakowa do Oświęcimia w sobotę 10 czerwca. Zapisy przez internet, a szczegóły znajdziemy na plakatach. Na zakończenie maja, miesiąca maryjnego, serdecznie zapraszamy na spektakl o świętej Bernadecie, której Matka Boża objawiła się w Lourdes. Odbędzie się ten spektakl we wtorek, 30 maja, o godzinie 19 w naszej sali teatralnej. W spektaklu występują osoby niepełnosprawne, podopieczni Fundacji HCPT Polska oraz jej wolontariusze, których celem jest pozyskanie środków na wspólny wyjazd do Lourdes. Szczegóły znajdziemy także na plakatach. Serdecznie zapraszam we wtorek wieczorem, aby przyjść do sali teatralnej, uczestniczyć w tym spektaklu, ale w ten sposób także docenić wysiłek i starania osób niepełnosprawnych i ich wolontariuszy. Tyle ogłoszeń. Nie mamy zmarłych, chwała Bogu. Natomiast życzę pięknej niedzieli. Taka się obudziła i niech taka będzie do końca. Dobrych chwil i przy stole, i gdzieś tam w rodzinie, i na spacerach. Niech Duch Święty napełni nas swoimi darami, abyśmy z radością weszli w kolejny tydzień.